Państwo, drodzy sportowcy. Meine Damen und Herren, liebe Sportler. Chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa z okazji trzecich Igrzysk Polonijnych w Górnej Austrii. Ich möchte mich sehr herzlich für das Kommen zu unserem dritten sportlichen Wettspielen der Polonia in Oberösterreich bedanken. Witam wszystkich sportowców, którzy wystąpią zarówno w dyscyplinach sportowych dla dzieci, jak również uczestników turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii. Ich begrüße alle Sportler, welche an den Kinderveranstaltungen und den Fußballturnier teilnehmen werden. Witam drużyny Orzeł Linz, Rohrbach, Wikingowie Linz, Sparta Grab EVP, Linz, Polonia, Linz. Witam serdecznie. Witam serdecznie zaproszonych gości. Sehr herzlich begrüße ich eingeladenen Gäste. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Ziętarskiego wraz z małżonką. Herr Senator Piotr Ziętarski mit seiner Gattin. Sekretarza Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Wiedniu, panią Ewę Dybalską. Botschaftssekretärin Polnischen Botschaft in Wien, Frau Ewa Dybalska. Prezesa Światowych Igrzysk Polonijnych Polonia Austria, pana Andrzeja Kempę. Herrn Andrzej Kempa, Vorsitzender der Organisation SIPA. Z Urzędu Wojewódzkiego Oddział Socjalny i Zdrowotny panią Pranic Andrea. Von der Landesregierung Abteilung Soziales und Gesundheit, Frau Andrea Pranic. Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora Piotra Ziętarskiego. Prosimy. Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich Państwa tutaj w Lincu. Serdecznie kłaniam się organizatorom na czele z panem prezesem Związku Wspólnot Polonijnych Górnej Austrii. Wszystkim działaczom i organizatorom tych trzecich Igrzysk Polonijnych. Życzę wspaniałej zabawy, miłej atmosfery właśnie w takim miłym, rodzinnym, rodzinnej atmosferze, żebyśmy się po prostu integrowali, bo te Igrzyska Polonijne również mają na celu nie tylko przecież element sportowy, ale również integracyjny Polski. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i życzę miłej zabawy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Szanowni Państwo, trzecie Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii uważam za otwarte. Sehr geehrte Damen und Herren, die sportlichen Wettspiele der Polonia in Oberösterreich sind eröffnet. Życzę wszystkim sukcesów, sportowej walki i przede wszystkim dużo zabawy. Wisła płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. Najpiękniejsza z polskich rzek. Chcę zatrzymać Wisłę Kraków, wyszły na wiślany brzeg. Kraków, ja trzecija, krakowski na dobry. Kto mi wejdzie w drogę, ja na niego zrób. Kraków, ja trzecija, już nie przyzna tego. 70 kółek u pasika mego. Kraków, ja trzecija, już nie przyzna tego. Nasza Wisła, najpiękniejsza z polskich rzek. Chcę zatrzymać ją Warszawa, wyszła na wiślany brzeg.
najpiękniejsza z polskich rzek. Nic jej w drodze nie zatrzyma, bo już widać morski brzeg. A więc i my dotarliśmy do celu naszej wędrówki. Do miejsca, gdzie Wisła wpada do morza. Nadmorski Gdańsk wita nas starymi uliczkami, renesansowymi budowlami, pomnikiem króla mórz Neptuna i sklepami pełnymi wyrobów z bursztynu. W porcie słychać okrętowe syreny, ale najbardziej lubimy plaże. Proszę Państwa, gorące brawa, przed Państwem wystąpił zespół naszej wspólnoty, dziecięcy Oberek. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a z naszej strony chciałbym w imieniu naszej wspólnoty i moim własnym, tym osobom, które przyczyniły się do dzisiejszego występu, bardzo, bardzo gorąco podziękować. Dziękuję Pani magister Zofii Petryka. Dziękuję Ci bardzo. Gorące brawa dla pani magister Zofii Petryka. Prosiłbym tu magister Ani Majder. Pani magister Anna Majder, która odpowiedzialna jest za tańce naszej grupy. Dziękuję bardzo. I osoba, która się przyczyniła, że mamy tak piękne stroje. Dziękuję ci, Iwono. Iwona Paryl. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować osobie, która przyczyniła się, że mamy tak liczną grupę, pani magister Małgorzata Szczerek. Prosimy do nas. Proszę, dokonujemy losowania. Zaczynamy. Orzeł Linz. Bartek Grabowski, proszę. Proszę jego trzeba, żeby oni nie rozostrzał. Ja bym go fazował delikatnie. Wikingowie Linz. Proszę, Rorbach. Adrian Puch. Sparta Grab EVP Linz. Proszę, Sparta Grab. Coś zimnego z plaży. Trzecia drużyna Rorbach. Wikingowie Linz. Karol Kęsy, Orzeł Linz i Jasiu Usewicz, proszę, Polonia Linz. Co tam nam zostało? Polonia Linz. I dziękujemy kapitanom drużyn. Bardzo proszę. Wiesz co, ja sobie wezmę sobie to pinko. To jest taki pakarzek. Ono jest bez tej dzieci. Zapraszam dzieci od 9 do 12 lat na start. Konkurencja biegowa. Wszystkie dzieci, które się zapisały, zapraszam do mnie.
Gdzie jest doping? Gorący doping! Dusza w stas! Gosia, Gosia, Gosia! Hop, 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 hop! Dziewczyny górą! Dusza w stas, dusza w stas! Hop, hop, hop! I gorące brawa, moi Proszę Państwa, chcę zaprosić jeszcze raz do oglądania meczu Orzeł Linz przeciwko Sparta Graf, bardziej interesujący mecz. To są teraz Sparta Graf, proszę Państwa! I jest gol, proszę Państwa, na Sparta Graf. Kto się zmartwił, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt. Śmiechów, radości, kłopotów czy żalu, czego będzie więcej? To tajemnica mundialu, mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, ole, ole. W Barcelonie w uliczkę wyskoczy Boniek, będzie słychać na stadionie brawo Polonia, brawo ten pan, a my przy telewizorach na pewno w różnych humorach. Proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło, że możemy teraz udekorować zwycięzców odbytych imprez sportowych dla dzieci. Zapraszamy na scenę. Jako pierwsze miejsce Gabriel i Władysław Mylak. Drugie miejsce Emilia, Jarek, Paryl. I trzecie miejsce Krystian i Patryk Portała. A teraz zapraszamy na podium dziewczyny, które biegły na 100 metrów. A więc tak, pierwsze miejsce Tina, drugie miejsce Laura i trzecia Zuzia. A teraz zapraszamy na podium chłopców, którzy biegną.
Maja. A teraz przygotowanie chłopcy. Najwięcej bramek strzelił Krystian. Na drugim miejscu Sebastian i na trzecim Patryk. A teraz uwaga, dziewczyny! Konkurencja, bieg z piłką nożną między sztangami. I tak, pierwsze miejsce zajęła Zuzia, drugie miejsce Laura i trzecie miejsce Wiktoria. A teraz chłopaki. Pierwsze miejsce Krystian, drugie miejsce Patryk i trzecie miejsce Gabriel. Następna konkurencja. Dziewczyny, rzut piłką palantową do celu. Pierwsze miejsce Wiktoria, drugie miejsce Emilia i trzecie miejsce Magdalena. A teraz chłopaki przygotowani. Pierwsze miejsce Sebastian, drugie miejsce Krystian i trzecie miejsce Gabriel. Uwaga, ostatnia konkurencja. Udekorowanie za rzut piłką do kosza. I tak, dziewczyny, pierwsze miejsce Emilia. Drugie miejsce ex aequo Magdalena i Wiktoria. Wielkie brawa dla dziewczyn. Jeszcze chłopcy. Pierwsze miejsce Mateusz. Drugie miejsce ex aequo Gabriel, Patryk i Szymon. Ja chciałbym wszystkim bardzo, bardzo gorąco podziękować za udział w imprezach sportowych dla dzieci, a przede wszystkim naszym prowadzącym Ewa Wilisowska, Paweł Porażka i Ania Majder. Wszystkim gorące brawa! Dziękuję bardzo!